Wiadomo, sytuacja tutaj na naszej wschodniej granicy jest nieciekawa. Polski Czerwony Krzyż właściwie od początku, od sierpnia prowadzi ogólnopolską kampanię. Pierwsze zbieraliśmy odzież, następnie środki finansowe. Natomiast teraz, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Opola, wspólnie tutaj z miastem padliśmy na taki pomysł, aby zorganizować wspólną taką dedykowaną akcję dla gminy Michałowo. Ta pomoc była zbierana w trzech miejscach, w reużytkowni w Opolu i w dwóch filiach Młodzieżowego Domu Kultury. My tą pomoc zebraliśmy, spakowaliśmy w 15 dużych kartonów. Te kartony zostaną zaklejone, zaplombowane, a pomoc zostanie przetransportowana bezpośrednio do gminy Michałowo. Cieszymy się, że zareagowali mieszkańcy w ten sposób, że przynosili tylko te rzeczy, o które prosiliśmy, bo wiemy, że one są najbardziej potrzebne. I tutaj ta kwota, na którą ta pomoc została udzielona wspólnie przez wszystkich mieszkańców, to jest kwota prawie 6300 zł. Miasto Opole wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem zorganizowało tą zbiórkę. Jest to oficjalnie zgłoszona zbiórka i wszelkiego rodzaju koszty związane z transportem tych darów są po stronie miasta Opola. Ja myślę, że zamykamy ten etap i zostawiamy furtkę otwartą. Zobaczymy wszystko, jak sytuacja będzie się rozwijała, bo na dzień dzisiejszy nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jak to będzie się dalej toczyło. Natomiast tutaj współpraca z miastem Opole jak najbardziej jest otwarta i jeżeli stwierdzimy wspólnie, że taka pomoc się przyda, myślę, że będzie można ogłosić kolejną w przyszłości taką zbiórkę. Czy wiedzą Państwo, jak konkretnie będzie już wyglądało to na miejscu, co władze Michałowa, jak planują rozdysponować tego typu rzeczy? Wszystkie te produkty trafią do tam lokalnego punktu, który bezpośrednio pomaga osobom, które przekraczają granice, oraz do ośrodków, gdzie znajdują się ci migranci, uchodźcy, więc cała pomoc, którą tutaj ofiarowali Opolanie i mieszkańcy, zapewne sąsiednich też miejscowości, na pewno trafi do tych ludzi potrzebujących.